Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Spider-Verse. A więc tak. Po ostatniej fatalnej porażce, którą widzieliście na poprzednim filmiku, była to totalna porażka, bo typek zdjął mnie na kilka shotów tak naprawdę i zgon. Koniec gry, ekran końca gry i tak dalej. Poradziliście mi, ja czytałem trochę na forum Titka o tym, wiecie, forum Parallel Worlds, w tym dziale, co tam ludzie pisali, tam były różne podane wartości, 35 level, jeden tam 33, jeszcze jeden tam chyba 31 napisał poziom, że pokonał tego, jak mu tam, Brodulusa. Trochę jednak patrzyłem na to, pomyślałem, że nie mogę liczyć na swojego farta, dlatego trochę wyekspiłem postaci wszystkie. I moja strategia na przejście Brodulusa jest taka. Obym utrzymał Katarinę przy życiu, bo ona potrafi utrzymać przy życiu zarówno siebie, jak i towarzyszy. Mikstur SP mam mnóstwo, znaczy nie, mam sporo. Mikstur HP mam od cholery i to tych największych, mam maksymalną ilość prawie, ponieważ jak expiłem na pewnych ciekawych stworzeniach Bjorgi. To są takie czarne dziadostwa, które chodzą po Krwawej Dolinie. I on z nich dropi zwykle większa mikstura życia, tam nawet w ilości 3. No i bardzo szybko uzbierałem maksymalną ilość, także jeżeli chodzi o życie, to jeżeli Brodulus da mi czas na wyleczenie się, to raczej dam radę ogarnąć walkę z nim, więc może teraz pokażę, w jakim stanie jest moja drużyna, a dopiero później zaczniemy ogarniać Brodulusa, a więc... No tam trochę poekspiłem, ponieważ pomyślałem, że 35 level to będzie takie minimum, to dokoksiłem postaci do 40 levela. Myślę, że to całkiem będzie mądra decyzja, ponieważ... Will zna teraz taki atak, że po prostu Brodulusowi w pięty pójdzie, jak nim go zaatakuje. Przy normalnych takich potworach ten atak potrafił zadawać 3000 za jeden hit. Przy takich bardziej odpornych potworach po 2500, coś takiego. Więc myślę, że jakoś dam radę to wszystko ogarnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co tu jeszcze, coś tu jeszcze. Katarina, widzicie, ma... coś w tym stylu, czyli ma medycynę, która usuwa zatrucie, ślepotę, ciszę, chaos i zombie, i wszystko kompletnie, co może mnie... nie widziałem tego ataku jeszcze. Nieźle. A Brodulus sam jest, więc nie będzie aż taka ta jazda. A to się przyda, to się bardzo przyda. Ataki obszarowe są ekstra. Medycyna, uzdrowienie, widzicie, mogę uzdrowić pewną ilość HP, jest to 1600 około życia. Ożywienie, mogę ożywić jednego z członków drużyny, mogę wyssać SP z przeciwnika. Tam małą ilość, ale zawsze się przyda. Więc tak jak mówię, jeżeli Katarinę utrzymam przy życiu, to utrzymam przy życiu całą drużynę. Mniej więcej tak to wygląda. Oby tylko Will nie zginął jakoś szybko, bo Willem będę tak naprawdę toczył główną bitwę, główną wojnę. Więc może tak, mam zapisaną grę, zapiszę ją jeszcze raz dla pewności i teraz mam jeszcze pewną rzecz. Ponieważ jeden z potworów, a mianowicie chyba duchy to dropiły, nie jestem pewien, to chyba tak, dropią coś takiego, czym jest syrop. Co to jest syrop? Nakłada sprint. A więc jeżeli dam wszystkim postaciom po kolei ten syrop, to wszystkie będą miały sprint, teoretycznie, tak? Mam rację? Raczej mam rację. A więc sprint, 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 sprint. Dobra, Brodulus, deal with it, walcz z tym. Zobaczymy, jak tym razem sobie ze mną poradzisz. Aha, o Jezu, dobra, moment. Wytnę tą scenę, jak będzie scena partaczy, bo już to oglądaliście. I myślę, że nie ma sensu pokazywać wam tego jeszcze jeden raz. Jeżeli chcecie to obejrzeć, to w poprzednim odcinku był tego przykład, więc... Okej. Dobra, więc ja wracam do was, kiedy wszystko już się przewinie. Także chwilkę. Okej, jesteśmy teraz w wirze walki. Jak widzicie, wszystkie cztery postaci mają sprint. A więc Brody będzie dość... jakby to powiedzieć. Dość mocny atak fizyczny. Wymyślimy strategię taką. Jeżeli Morgan nałoży na Brodulusa i to się uda chaos,
To ludzie, bez problemu przejdę walkę, bez jakichś mocnych trudności. A więc dobra, próbujemy najpierw zapomnienie. Później Katarina przypieprzy mu atak magii o świętości. Na wszystkich. No dobra, pieprznij go ty. Bomba. Pist. Gin. No gin, dziadu. Poważnie? Dobra, ludzie, ja przyspieszę tą walkę, bo widzę, że to będzie masakra. Będę musiał jeszcze raz do tego po prostu podejść, przygotować się lepiej, albo przygotować się w ogóle dobrze na to. Więc zaraz do was wracam, jeżeli przejdę całą tą walkę. Niestety, chociaż wam może przyspieszę. Zobaczymy. Więc zaraz wracam. Okej, okay, panowie i panie, widzicie tutaj mam dość ciekawy obrót spraw, ponieważ Brodulus padł, ale jego sojusznicy jeszcze żyją. To jest na pewno korzystny obrót spraw, aczkolwiek widzicie, też nie jest tak prosto. Wezmę sobie święto poświatę, może zabiję ich tym razem. Jedną osobę na pewno. U Morgan teraz jakby miał. Dobra, kit z kata... znaczy nie z kataną. Z tą, z... Katariną, kit z Katariną, kit z Rokiem. Patrzcie teraz, ostrze wiatru i leżysz, kurde, koleś. Widzicie, 40 level niby, ale to i tak nie było, nie była najprostsza walka w, historii tego let's playa. Była dość ciężka, powiedziałbym. I jakie mamy teraz łupy? Naszyjnik mądrości. Jakbym był wcześniej głupi, no dobra. Ile? 27 tysięcy expa. O kuźwa, to za dwa levele do góry podlecę. No, no, podoba mi się to. Magiczna mikstura, większy napój życia. Jeden, come on. Antidotum i napój życia. 11 tysięcy orgów. Jak widzicie, przy tych walkach dostałem, mam 117 tysięcy org, więc z kasą problemów nie mam. Dobra. Do końca. 42, 42, 40, 40. No cóż, oni padli w walce, więc grunt, żeby... Will się rozwijał i Morgan, bo jak widzicie, Morgan miał taki atak, który Brodulusowi strzelał po 4000 życia. O, świetne. Epic shit. O, co to, co to? Padłeś? Przepraszam bardzo. Jak mogłem to zrobić? Aha, udało się. Pokonaliście Brodulusa. What the fuck? Nie najlepiej to wygląda. Chodźcie do tego teleportu, szybko. Ruszamy. A, wszyscy żyją, nie? Kidże, Katarina i Rok padli, no wszyscy teraz żyją, nie? What the fuck? Gdzie ja kuźwa? Kuźwa jestem, znaczy... Sorry. Nie chciałem powiedzieć wcale tylko kurde. Tak, przepraszam. Co teraz, Fox? Tym tunelem można wydostać się przed zamek. Czyli jesteśmy uratowani... gdzie jest reszta teamu? Można tak powiedzieć. No to nie ma na co czekać, ruszajmy. Tak jest, ruszajmy. Aha, tutaj wszyscy ponieśli śmierć, dobra. Aha, ty nie jesteś w moim teamie jeszcze. No cóż. Dobra, weźmiemy tak. Przekimam się w ogóle. Po co mam używać pyłu Feniksa, jeżeli mogę się po prostu przekimać? Więc, jak widzicie, podczas tamtej walki... Utrzymanie wszystkich przy życiu to naprawdę było niezłe wyzwanie. I nie do końca mi się ono udało. Znaczy,
Uderzenie tytana. To trzeba siła poziom 10. A który mam? 7, no nie. Trochę jeszcze sobie poczekam na tego skilla ostatniego. Ale siła tytana, po sile tytana będziemy, wiecie co robić? Ulepszać ataki gniewu. To jest potrzeba uderzenie tytana i dodaje mocny atak to. To będzie epic shit, ale najpierw trzeba po prostu rozwinąć całą linię tamtego, tego. Więc, no cóż. Wow, co ci? Aha, śmierdzisz i chciałbyś się umyć. Dobra, masz tu chusteczki nawilżające i ciesz dupę. Jak tam z moimi potrzebami? Nienagannie, higiena jest do kitu, ale to w sumie normalka. Wiecie, jak jeżeli nie ma dostępu do prysznica, to tak jest, tak to jest, tak to jest, niestety, dobra. O mój Boże, z tego co zauważyłem, oczy, te oczy to nie są najmilsi przeciwnicy. Nie dość, że walą po 1500, to jeszcze walą dość często, dlatego akurat z nimi będę się starał unikać walki. Ale z jednym to tam mogę w sumie sobie poradzić. Święty promień, co tu jeszcze jest? Cięcie krzyżowe na pewno. Okej. Morgan na pewno weźmie ostrze wiatru. Pizgnij go. Aha, dziękujemy, dobra. To nie była jakaś mocno trudna walka. Jeszcze walniemy sobie tego tutaj. Ja wiem, że pisała mi pewna osoba, że mam nie unikać walki, bo to nudne i cały czas rondo i w ogóle, ale popatrzcie na to, że te przez te walki, gdybym te walki, gdybym ich nie omijał, to odcinek byłby dwa razy dłuższy. A oglądanie cały czas, jak nawalam się z jakąś, nie wiem, z jakąś hordą potworów, czy nie wiem, jak na przykład Morgana uleczę. Wszystko? Wszystko. To w sumie tylko SP mi zleciało, no dobra. Patrzenie ciągle, jak ja się napiżdżam z jakimś potworem, nawet najmniejszym. O, lekki miecz? Co to za miecz jest? Lepszy. No to bierę. To jest najlepszy miecz, jak mnie mam. Tak. Lekki miecz. No dobra, jest trochę lepszy od mojego starego miecza, więc myślę, że git. Tak jak mówię, nawalanie się, no tego to może jeszcze pokonam, bo jest jeden tylko. Ciekawe, czy długo będzie, długo będę musiał tutaj łazić. O Jezu, aż czterech, poważnie, dobra, ostrze wiatru na tego. Jest jeszcze inna strategia na walkę. A mianowicie, jeżeli Katarina ma absorpcję HP, to jednego kolesia robimy tak, żeby miał nałożony chaos, czyli żeby nie mógł się poruszać. I później tylko, jak nie może się poruszać, to znaczy może się poruszać, ale przy ataku atakuje sam siebie. Nie atakuje nikogo z moich tutaj sojuszników, tylko atakuje albo swoich ludzi, albo atakuje sam siebie. A więc możemy zrobić coś takiego. Zapomnienie. Nie udało się, ale jeżeli się uda, zapomnienie. O fuck, wściekłość zarzucił. Dobra stary, chciałem z tobą delikatnie pogadać. Cios mocy użyłeś? O ty fagasie, to jest mój ruch. Cięcie mocy. Leż. Znaczy, cięcie krzyżowe. You dead. Dobra. Jeżeli użyjemy zapomnienia i ono się uda, podkreślam, jeżeli się uda, nie udało się znowu, no cóż. Podczas jak expiłem, trochę lepiej mi to wszystko wychodziło. Znaczy, rzucanie tego zapomnienia, bo praktycznie cały czas się udawało. Przeciwnik, tak jak mówiłem, jak się zachowuje. I po prostu później tylko Katariną bierzemy jeden zjeżdżamy wszystkich jego sojuszników i Katariną jednym skillem praktycznie ich tam tłuczemy. No to taka dość prosta zasada. Dobra, jeszcze tutaj mogę ulepszyć w sumie SP. Znaczy ulepszyć. Trochę sobie podleczę te SP, bo... Aha, mam tylko teraz te duże ulepszenie. Mam eliksir, no to spoko. Wybijamy jego sojuszników. Ooo! Moment. Ja muszę dokończyć zdanie. Poczekajcie, bohaterowie, chwilę. Ja muszę dokończyć swoją myśl. A więc wybijamy jego sojuszników i Katariną ciągniemy SP od niego, aż nam się zapełni w niej te SP. I tak mniej więcej można sobie ładnie expić. Tak jak mówię, z tymi Jorgami, czy coś tam, ja z nimi się, z tymi kolesiami walczyłem, to te takie czarne dziadostwa, nie ci rycerze, tylko takie czarne dziadostwa, które Brodulus przysyłał. Czy raz chyba przysłał to. I na nich można całkiem ładnie sobie level nabić, ponieważ dropią mikstury życia. Jedynym problemem było to, że nie mogłem sobie z żadnego znaleźć miejsca, które odnawiałoby mi SP. Żadnego, żadnej mikstury, żadnego niczego. I to był jedyny minus w sumie. A tak to spoko, całkiem się ekspiło. Zajęło mi to co prawda ze 2 godziny wyekspienie postaci o tyle leveli, ale jak włączyłem sobie w przeglądarce jakiś filmik, to sobie oglądałem filmik i przy okazji ekspienie postaci. Dobra, zajmijmy się fabułą. Co to? Tak. What the fuck? Tak. Co ty robisz? Co robiłeś? No właśnie.
Ten kryształ to krwawien. Jego wielkiej mocy strzegł jak oka w głowie właśnie Bradulus. Uuu, mam magiczny artefakt! Co mogę nim zrobić? Rozpieprzyć ziemię? Nie. Ziemię to ja chcę oczywiście zachować. Na własny użytek. Nie no, żartuję. Krwawien pomaga Bradulusowi. Masz tak wielką moc? Ogromną. Ej, ludzie, nie możecie teraz załadować go do plecaka i wszyscy będziecie mieli jakąś premię na start walki zawsze? To była dobra rzecz. Podejrzewam, że ta premia w późniejszych miejscach rozgrywki i tak by nic nie dawała. No ale zawsze coś, nie? Może ten kamień pomógłby nam zasilić komputer. A, bo wy cały czas o tym komputerze. No dobra. Wiecie, różne są poświęcenia. Niektórzy ludzie kompletnie się poświęcają temu, żeby tylko utrzymać swój komputer. Tak. Ale fantazje. Dobra, nieważne. Dobra, dalej. I wbrew pozorom to wcale nie taki głupi pomysł. Tak, ten kryształ na pewno by pomógł. No to bierzemy go. Tak po prostu? Ale to jest w ogóle ciekawe, że taki małutki kryształek, a tyle ma energii. No, dobra. To jest gra, nie? Nie będę tutaj narzekał ani wypominał to grze. Nie, skąd bym? Nie śmiałbym. Dobra. Taki mały kryształek, wiecie, bez żadnych trudności. Pokonać Bradulusa, bierzemy kryształek, idziemy wesoło do osady, zasilamy kompa i gramy w paralela. A może nie? No to wracamy. Chyba to za proste było. Fox, co z tobą? Dlaczego z nami nie idziesz? Ja... Nie przyłączysz się do nas? Odbiło ci, Will! O co ci chodzi? Myślałem, że się pogodziliście. Fox nie może być członkiem naszej drużyny. Dlaczego? Uważ, że nie ma żadnych powodów, by mu tego zabraniać. Tak? A chcecie mieć wampira w drużynie? No jasne, że chcę mieć! Znaczy, o ile nie będzie mnie podgryzał w nocy. Wampira? O, fuck! Ale zobaczcie, mieć własnego wampira to jak mieć taką miniaturkę Bradulusa w teamie. To jest dobry, ty. To jest sarkis. Nie, ja go chcę. Morgan, pierdziel się, ja chcę go w teamie. I co? Wampira, twój brat jest... I wiecie, co zrobił przed chwilą? Wessał moc kryształu, by móc bez straty zdrowia chodzić po świecie przy promieniach słońca. Mylę się, Fox? Nie, nie mylisz się. I widzicie? Fox to bestia! Krwiopijca! Użył tego kryształu trochę na własny użytek. Nie mam mu tego za złe. Jeżeli nie zabrało to aż tak dużo mocy kryształu, to... Spoko, nie? Dobra. Może być, no. Nie! I obrzydliwy wampir jak Bradulus! Tak trudno w to uwierzyć. Teraz stosunek Morgana do tego czegoś... Jest jasny. I to jest to, czego nie chciał nam powiedzieć Morgan. I tak, to cała tajemnica. Może i jest wampirem, ale zgodzicie się chyba, że uratował nam życie. Mimo całej swojej niechęci do takich stworzeń, muszę się zgodzić z Willem. Mojej, nie waszej, nie twojej, nic. Tak. Przepraszam was bardzo za pomyłkę. Mimo wszystko uważam, że taka osoba jak Fox będzie poważną podporą naszej drużyny. No jasne, wampir, come on! Hello, to jest wspaniały pomysł. Tak jak mówię, o ile mnie nie będzie podgryzał w nocy. Wtedy to zatłuka jak psa. Wiecie, tak delikatnie mówiąc. Nie zapominajmy, że to brat Morgana. I ja, kapłanka świątyni w Domardis w jednej drużynie z wampirem? Nie ma takiej opcji! A jeżeli nasz wampirek zgłodnieje i my posłużymy mu jako kolacja? Pomyślałeś o tym? I dziwię się, że po wszystkim, co przeszedłeś, masz takie bezgraniczne zaufanie do ludzi. No właśnie, Will. Czy jakbym nie zaufał Rockowi, byłby dzisiaj z nami w drużynie? Ale Fox może nas zjeść. Nie, tylko ugryźć. Ha, to śmieszne. Jakbym chciał was zjeść, już bym dawno to zrobił. Znaczy, już bym to zrobił. Nie jestem zwykłym krwiopijcą. Może jest w tym trochę prawdy, ale skąd mam mieć gwarancję, że nie przyjdzie ci ochota, by zabrać się za naszą szyję? Pewności nie ma nigdy. Ja jednak chcę mu zaufać. Jednak Morgan musi wyrazić zgodę. I nie jestem zadowolony z obrotu sprawy, jednak może to początek nowej znajomości z bratem. Nigdy bym nie zaproponował, by Fox był z nami w drużynie, jednak skoro Will tak bardzo tego chcesz... Zgoda. Pamiętaj jednak, że co do słuszności tej decyzji, nie jestem przekonany.
Dobrze. Ja także mam złe przeczucia, jeśli chodzi o Foxa, ale dobrze. Nie sądź jednak, wampirku, że łatwo mnie do siebie przekonasz. Ja tam bardzo się cieszę. Witamy w drużynie. Dziękuję i zapewniam, że nie macie się czego obawiać. Fox, jak to się stało, że zostałeś wampirem? Dość spory kawałek czasu temu. Retrospekcja. Wow. Nie, dobra, nie będę psuł klimatu tej... Gdy uciekłem z domu, błąkałem się samotnie po lesie. Dobra, bo nie będę mógł... Nawet nie pamiętam, jak udało mi się tam dostać. Nie mogę, bo te są same przesuwane, te, znaczy przewijane. Kiedy się tak błąkałem, myślałem, dlaczego uciekłem. Same przewijane są te teksty. Starszy brat ciągle się nade mną znęcał. Matka i ojciec w ogóle nie zważali na swoje dzieci. Poza tym nigdy nie zgadzałem się z wartościami wyznawanymi w mojej rodzinie. Zacząłem mieszkać w lesie. Wtedy spotkałem ją. O, zawsze ona. Ona. Była piękna jak słońce o poranku, jak świeża rosa na trawie, od razu mnie zauroczyła. Zawsze ona, zawsze to jest kobieta. Pamiętajcie, kobiety to zło. Od tego spojrzenia zakochaliśmy się w sobie. I dalej jak saga Zmierzch, tylko w drugą stronę. I już każdego dnia spotykaliśmy się właśnie w tym miejscu. Byłem szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy. Minęło kilka tygodni i ona zaprosiła mnie do swojego domu. Wstydziłem się, ale postanowiłem nie dać się sparaliżować. To był najwyższy czas, by poznać jej rodziców. Niestety. Stwierdzili moją bliską śmierć, dlatego nie zostawili. Dla mnie było jasne, że to mój koniec. Już wiem, dlaczego chcę zabić tych. Jednak myliłem się, to by dopiero był początek. Jednak wiem, dlaczego chcę zabić tych typków. Brodulus zaproponował mi nowe życie. Nie wiedząc, jakie to nie przyniesie konsekwencje, zgodziłem się. Ty fagasie. Od tamtej chwili jestem tą mroczną istotą. Fuck. Brodulus nie kłamał. Dostałem nowe życie, ale życie w mroku. Myślałem, że to ta babka go ukąsiła. Przepraszam was bardzo, panie. Jeżeli któraś z dziewczyn się obraziła, to sorry. Nie miałem tego na myśli. Gloria, bo tak na imię moja ukochana, nie wiedziała, co się dzieje. Co wieczór przychodziła na nasze miejsce i płakała. Mówiła do siebie, że to koniec, że nigdy mnie nie spotka. Ja nie miałem odwagi, by się jej pokazać. By przetrwać, żywiłem się krwią zwierząt. Mijały lata. Nigdy nie zapomniałem Glorii, może dlatego pewnego wieczora wybrałem się do Nomarlis. Tam zobaczyłem piękną blondynkę. Z rozmów zrozumiałem, że czekają na pana młodego, bo zaraz biorą ślub. Przypatrzyłem się młodej pani. Miała jaśniejsze włosy, była trochę starsza, ale... Tak, to była Gloria. Moja Gloria brała ślub. Nie mogłem na to pozwolić. Postanowiłem ją porwać. Gloria była i przerażona, i wściekła.
Po chwili rozpoznała mnie i zaczęła zadawać mnóstwo pytań. Ja zadałem jedno. Dlaczego chciała poślubić innego? Zapytałem, czy mnie kocha. Mówiła, że nigdy nie przestała mnie kochać, a jedynie nie mogła czekać wiecznie, bo pomyślała, że nie żyje. Miała w tym trochę racji. W Nomardis mieli ją za wariatkę, która kochała wyimaginowanego chłopaka. W końcu zadała to pytanie. Dlaczego przyszedłem? Nie ukrywałem prawdy, opowiedziałem jej całą historię. Była przerażona. Przez dłuższą chwilę staliśmy w milczeniu, gdy nagle... podeszła do mnie i powiedziała: chcę być taka jak ty. Nie mogłem się na to zgodzić. Mówiłem jej, że takie życie w ciemności jest straszne. Mimo moich snów, ona chciała. Chciała być zawsze ze mną. Dlatego postanowiłem spełnić jej życzenie. Od tego momentu była tym, czym ja. Byliśmy dziećmi nocy. Byliśmy wampirami. Niestety od tego czasu Brodulus miał nad nami pełną władzę. Żyliśmy w jego niewoli. Był przerażający, bezduszny i na każdym kroku gardził nami. A teraz Gloria zniknęła. Chcę się dowiedzieć, gdzie jest. A tak naprawdę to muszę jej pomóc. Dlatego Will, pamiętaj, że zrobię wszystko dla mojej ukochanej. Całkowicie to rozumiem. Jaka to smutna historia! Tak. Morgan, skąd właściwie wiedziałeś, że twój brat jest wampirem? I przed tym, jak zostałem chwytany, umieszczony w pensjonacie, spotkałem Foxa. Wtedy się dowiedziałem. Łyk. Obiecałem sobie, że nigdy nie będę miał z tą mroczną istotą nic wspólnego. Jak widać, nasze ścieżki ciągle się przecinają. Rozumiem. I Fox nie cierpię przyznawać się do błędu, ale może rzeczywiście źle cię oceniłam. Jesteś jednak wampirem i będę cię obserwować. Jednak poruszyła mnie twoja historia i chcę powiedzieć... przepraszam. Ja także chcę cię przeprosić. Nie ma za co. W takim razie jeszcze raz witamy ciebie w drużynie, Fox. Dziękuję. Tak, witamy. Na szczęście dzięki mocy kryształu mogę bezboleśnie poruszać się w dzień. To także dobra wiadomość. Muszę wam jednak powiedzieć, że najpotężniejszy jestem między godzinami 12 a 3 w nocy. Poza tym, ja uczę się umiejętności od przeciwników. Jeśli jakiś przeciwnik zastosuje na mnie umiejętność, to jest spora szansa, że się jej nauczę. Awesome! Patrzcie, teraz jeżeli bym... tylko ciekawe, czy na start ma jakieś umiejętności. Ale będzie dupa, jeżeli on będzie miał jakiś zwykły atak, jakieś ukąszenie wampira albo coś. Ale patrzcie, jeżeli mogę... skustomizować to, czego ma się on nauczyć, to patrzcie, mogę nauczyć go najsilniejszych ataków. Znaczy, jest pewna szansa na to, nie? Ale jeżeli się nauczy jakiegoś zawalistego ataku... o ludzie, to będzie masakra. Dobra, wracajmy do tematu. Będziemy o tym pamiętać, a teraz ruszajmy do Quadrosa. Okej. Jako, że tutaj się kończy mój czas, nagrałem i tak za dużo niż przypuszczałem, że nagram, bo mam teraz 38 minut na stoperze, także ja muszę szybko kończyć, nie wiem ile mi to zajmie przesłanie odcinka, nie, ile mi zajmie cały odcinek, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli to będzie 30-minutowy odcinek. Należy wam się w sumie. Także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i do następnego odcinka z Paralela i na razie.